Cześć, witajcie. To jest Drogowskaz Mistrzostwa Finansowego. Dzisiaj nagrywamy wywiad z Karolem Wójcikiem, witam cię, który jest mistrzem świata w wyciskaniu leżąc klasycznym, a także wicemistrzem w trójboju i pobijesz też 8 rekordów Polski. Z których tych wszystkich twoich osiągnięć jesteś najbardziej dumny? No z mistrza świata na pewno w wyciskaniu. To jednak mistrz świata. Mhm. Nikt o tym raczej no, słabo o tym słychać. To nie jest takie znane. Właśnie, trójbój nie jest aż tak znany. Trenowanie na siłowni coraz bardziej rośnie, coraz jest bardziej popularne. Sylwetka, zdrowe odżywianie. A ty przyszedłeś w siłę, w podnoszenie ciężarów, w trójbój. Dlaczego grał trójbój? Trójbój dlatego, że no, najpierw trenowałem pod sylwetkę, dużo trenowałem pod sylwetkę. Znaczy zacząłem przygodę z siłownią to treningiem pod piłkę nożną, bo jeszcze wtedy grałem w piłkę. Ale zawsze gdzieś tam, na przykład jak już bo wyciskałem, a przysiadów martwego nie robiłem. Wyciskanie, tak dokładanie na wyciskaniu już mnie tak podjarało do no, taka motywacja. Mm-hmm. Nie? Tam po roku, w wieku 13 lat już wycisnąłem 100 kg na ławce i to już była taka fajna motywacja. Później była sylwetka, ale cały czas grałem w piłkę. Mm-hmm. Więc tam w ogóle nie masowałem, tylko jak już to właśnie tą wagę miałem, trzymałem taką niższą. Nie mogłem za bardzo dłużej, żeby nie być takim właśnie no, ospałem tak, no, na boisku, takim ciężkim. Mm-hmm, tak. Jednak musiałem skakać i tak dalej. I później gdzieś w pewnym momencie już piłka przestała mnie tak rajcować, tak już mm-hmm. nie miałem motywacji do tego. Czy to spowodowane mogło być tym, że po prostu długo trenowałeś, czy może brak osiągnięć, czy... Znaczy, powiem, że tak, grałem dosyć na wysokim poziomie, bo mm-hmm. Najpierw poszedłem do Gaudium Zamość, gdzie w ogóle tam już wszyscy grali w piłkę od małego, ja miałem 12 lat po tych Mistrzostwach Europy w Polsce. Poszedłem do Gaudium jako bramkarz w ogóle, gdzie no nic nie potrafiłem. Stanąłem na bramce, po roku już treningu żadnego nie odpuściłem. Jakoś nigdy nie odpuszczam treningów. Wygryzłem już pierwszego bramkarza z tego Gaudium. Mhm. Zacząłem tak dobrze grać, no później pewien okres byłem kapitanem w ogóle w Gaudium. No i wykupił mnie Motor Lublin, więc to już jest wysoki poziom. Grałem w motorze, później poszedłem do gimnazjum piłkarskiego. Mm-hmm. No i zagrałem w roczniku starszym w motorze też, w kadrze województwa. Mm-hmm. Więc to było co. Później i sobie tak założyłem w zimie, że w zima 2017, mm-hmm. Że jak mnie nie kupi lepszy klub niż Motor, który ma jakieś gra w ekstraklasie, czy ma dobre zaplecze, takie lepsze zaplecze młodzieżowe, to po prostu kończę z piłką. Wtedy już na siłowni robiłem, fajnie wyglądałem, ale do tego już tam była ta pierwsza masa, te pierwsze przysiady, pierwsze martwy. Zobaczyłem też, że mam ten gen do siły, bo pierwszy raz robiłem przysiad po 155 zrobiłem. O, ja cię. W Air Maxach. Także tak w ogóle też, bez niczego, tak, pierwsze bez, podejście. Przysiad. No, robiłem nogi, trenowałem aha. piłkę, ale przysiadów nie robiłem w ogóle. No, siła była. Martwym pierwszy raz to 140 kg zrobiłem też. Ja cię. No i co? I cały czas progresowałem, co już wchodziłem na wyższą wagę, już tam dochodziłem do 90 kg, mm-hmm. ale jeszcze sylwetką się liczyłem. No i przyszedł ten maj, gdzie na Facebooku zobaczyłem post Kuby Renarta. Pozdrawiam serdecznie. On już dłużej, długo trenował ten trójbój. Zobaczyłem, że się przygotowuje na Mistrzostwa Polski w trójboju mm-hmm. siłowym klasycznym do lat 16. Stwierdziłem, że wystartuję, spróbuję. Zobaczyłem, jakie są wyniki, mam szansę. Pojechałem, wygrałem. Mm-hmm. I jakie wtedy tam były wyniki? Było 175 przysiad, 120 ławka i 212 martw. Mm-hmm. To było w kategorii do 93 kg. Mm-hmm. To w ogóle przyjechałem na zawody i pytałem się, jakie są komendy i nic nie wiedziałem. Ja się rozgrzewać i tak dalej. No i udało mi się wygrać, no i wtedy już wiedziałem, że trójbój to będzie. Od razu po prostu umieszczyłeś wysoko. Tak, tak. No i skończyłem grać piłkę w czerwcu, powiedziałem mm-hmm. trenerowi. Trener ze szkoły, no bardzo dobrze wspominam, ja to co tamtego z klubu. Po prostu powiedział, że to, żebym to robił, jestem mm-hmm. w tym jasne. Dobry i rzucił piłkę i robił to co kocham. Mm-hmm. Tak, od tamtej pory trenuję profesjonalnie trójbój. Mm-hmm. Już bez żadnego rozdrabniania tak, się. Tak. Tutaj właśnie też mówiłeś wcześniej, skupiałeś się bardziej na sylwetce i właśnie dużo właśnie osób, które zaczynają, jakby mają problemy, żeby jakkolwiek progresować, czy to w masie, czy w sile właśnie, bo boją się tego, że właśnie
z tej masy się boją, co nie? Jakie byś dał rady, aby to przełamać po prostu? Aby tak jakby poświęcić tam część czasu, żeby później mieć lepsze efekty. Dobra motywacja dla nich będzie taka, że jeżeli nie wejdą na lekką nadwyżkę kaloryczną, to po prostu masy nie zbudują, czyli nie zbudują mięśnia. Tak samo jak nie zredukują, jak odrzucą kole czy jakieś słodycze, bo to po prostu trzeba być na ujemnym bilansie kalorycznym. To jest podstawa, bo inaczej się nie schudnie. Nie. Tak samo właśnie z masą. Lekka ta nadwyżka kaloryczna, i co? I powoli do przodu, bez zalewania, czyli ta lekka, kontrolowanie w miarę jedzenia też nie, żeby, bo masa to wszystko będę jadł i 6000 kalorii. No na masie. Ja miałem taki okres, że przytyłem dosyć dużo w 3 miesiące, ale ja to specjalnie zrobiłem, tak, ja to chciałem. Tak. A liczysz kalorie? Staram się, na przykład teraz są przed zawodami i muszę zjeść minimum 700 gram węgli. Sporo. Węglowodanów, no bo dlatego, że ładuje się już ładuję no te tak. węgle na zawody w niedzielę start. Właśnie, już jutro wyjeżdżasz na zawody. Jutro do Lublina i w piątek z Lublina do Warszawy, a z Warszawy na Litwę. To są Mistrzostwa Europy, tak? Mistrzostwa Europy w Tribune, tak. Także w takim razie trzymamy kciuki. O 14.30 jest live, tak? Tak. Z zawodów, jasne. I to można u Ciebie obejrzeć na... To będzie na Facebooku EPF-u albo IPF-u, albo na Goodlifcie, taka strona Goodlift. I tam jest live z komentarzem, wszystko jest napisane. Jasne. Jeszcze właśnie za chwilę wrócimy tam do diety, do treningów, do przygotowań, ale jeszcze ten trójbój. Chciałbym poruszyć taki temat jak mity związane z trójbojem. Czy jest coś takiego, co pojawia się, co ludzie myślą, że coś takiego jest, ale nie do końca jest prawdą? Myślę, że to tak nawet nie z trójbojem, ale z samym tym, jak ktoś chodzi na siłownię. Widzę takiego gościa, który jest większy, gdzieś tam przypakowany, to mówił kark w ogóle bez mózgi, nic nie wie i sterydy, oczywiście, to jest podstawa, tak. I takie są mity najbardziej. No, trójboju to tak samo myślę, nie ma jakichś tam większych trójboistach. To agresywni, znaczy to tak jak w trójboju. Jest taki stereotyp. Właśnie do tych sterydów jeszcze wrócimy, ale teraz, tak jak mówiłeś właśnie, że to mało, że kark, że mięśnie, a nie głowa, ale chciałbym poruszyć taki temat jak trenujemy, ale to nie jest tylko to, co jakby jest benefitem tego treningu, nie jest tylko siła, ale są też inne rzeczy, które się przekładają na inne dziedziny życia. Czy zaobserwowałeś coś takiego i co to takiego może być? Na pewno bardzo często ludzi bolą plecy, tak? Oni nie są świadomi, myślę, że nie wiem, że miał obciążone te plecy i tak dalej, tylko nie dają rady, dlatego że ten core, czyli mięsień brzucha, cały ten gorset, jest w ogóle nie jest wzmocniony, a on trzyma nasz cały kręgosłup, nasze całe ciało trzymuje. Myślę, że to, jeżeli chodzi o taką właśnie fizyczną sylwetkę, jeżeli chodzi o takie psychiczne, to będą odwaga, pewność siebie. Jak się jest większym, zawsze jest się pewniejszym. No tak. Tak ale uważam, żeby tego nie wykorzystywać aż nadto, bo możemy się czasami zdziwić. Tak. Dobrze powiedziane. I jeszcze jest coś takiego, przy samym podnoszeniu ciężarów, jak już masz tą sztangę przed sobą, czy to w martwym ciągu, czy jak ktoś ci wypycha na wyciskaniu leżąc, co czujesz przed podnoszeniem, w trakcie i już jak podniesiesz? W każdym treningu jest tak, że jestem w pełni skupiony, ale te kilka tygodni przed zawodami, jak już wchodzę na te duże ciężary, gdzie progresuję, już mam naprawdę sporo tych talerzy, no to jestem w pełni skupiony i dla mnie jest tylko sztanga, trening, w ogóle odcinam się od świata, widzę tylko sztangę i na tym się skupiam, nie? Od początku, od samych aktywacji, tego rozciągania czy czegokolwiek, po prostu ja widzę sztangę i tylko to jest dla mnie ważne i jestem na przykład przed przysiadem, podchodzę i tylko myślę, jak szybko wstać tak naprawdę i no też w takich mniejszych rzeczach, czyli jak tam odejść, dobre odejście, dobre ułożenie sztangi i tak dalej, ale jestem w pełni skoncentrowany na tym, że muszę to zrobić. Na zawodach jest inaczej, bo dochodzi stres i jest zawsze ta myśl, nie zrobisz, weź zmniejszymy, nie dam, za dużo daliśmy. Później wstajesz, na przykład przysiad i jest za lekko. I ja tak miałem już dużo razy i teraz chcę sam wszystko, już nie bez ingerencji tych trenerów kadry, bo oni nas na przykład nie widzą. W treningu codziennym i zawsze zmniejsz, żeby zaliczyć, bo dla nich tylko medale są ważne tak naprawdę. A to ty najbardziej wiesz, czujesz to, czy dasz radę to podnieść. No tak, no w zawodach pełna koncentracja, motywacja też.
dużo kofeiny. No, dobra, no, w tabelkach, w tych tabelkach, kapsach, czy zwykła kawa? Nie, w kapsułkach i to duże ilości. Jednak na moją masę to na zawodach to spokojnie dochodzę do 1,5 grama kofeiny. Mhm. To jest dużo. Jedna tabletka ma 200 mg. To jedna, jakby tak dla tych, co nie wiedzą, to energetyk ma 150 mg, może mniej nawet. Mm-hmm. No zależy w sumie, tak, Monster gdzieś może być. Monster chyba ma ze 150 mg no. kofeiny, no to trochę więcej muszę wziąć, żeby w ogóle zadziałała na mnie. Aha. Tak? Przed treningówek się boję, bo mogą być czymś skażone. No tak. I tu właśnie też aspekt ten zdrowotny. Czy są jeszcze jakieś jakby wady na zdrowiu poprzez takie ciężkie treningi? To jest tak, że ludzie myślą, że ja nie wiem, nie będę mógł chodzić, jak będę już w starszym wieku, że już po prostu koniec, na wózku już jeździł i tak dalej, że obciążenia stawy, wiadomo, minimalne jest, ale u mnie to wygląda wszystko tak, że ja mam połączone jakieś w planie treningowym bloki, czyli na przykład objętość, czyli tam więcej powtórzeń, przechodzę sobie w siłę, jakieś deloady, czyli takie roztrenowania po zawodach, więc ja mam to wszystko dobrze rozpisane, żeby nic mi się nie stało, tak samo. Ja nie mam formy cały czas. Ja robię formę na jedne zawody, później nie mam formy przez dłuższy czas i później znowu robię formę. Ale to takie właśnie też są, to jest mit, można powiedzieć, że właśnie, że jest takie, oj, no po prostu wózek i tyle. A mogę dać przykład, na przykład Janka Wegiery. Jana Wegiery, bo to pan już taki. No 53 lata ma i jest wielokrotnym mistrzem świata w wyciskaniu, czy w trójboju nawet, z tylko że on nawet w sprzętowym, czyli jeszcze bardziej takim, można powiedzieć, niebezpieczniejszym. Czyli czym się różni? No ma się taśmy na kolana, a to jak się wiąże i nie zepnie się czwórki, to może rzepka wypaść. O, ja na przykład jestem w klasyku, czyli ja mam tylko zakładanie takich neoprenów na kolana, ale no taśmy dużo więcej dają i taki specjalny kostium, który pomaga na przykład w przysiadzie, specjalna koszula do wyciskania, specjalny kostium do martwego ciągu, to jest sprzętowy. No i ten Jan Wegiera zaczął chyba w wieku 37 lat zaczął coś w ogóle wygrywać. Teraz ma 53 i cały czas jedzie do przodu. On wyciska w kategorii do 93 kg chyba 220 kg. I to bez koszulki, bo w koszulce dochodzi do 300. Jancia, to... Czy Jarek Olech, którym to jest żałosne, bo w żadnej telewizji czy w żadnej gazecie nie było słychać, a według mnie chyba najlepszy polski sportowiec. 17-krotny mistrz świata, teraz dwa tygodnie temu. Coś koło tego wygrał mistrza świata 17 raz z rzędu. Ja cię. Ma 45 lat. 44, coś koło tego. No to też. I on 17 razy. Niezły przykład. To cały czas wygrywa i nikt z nim jeszcze, no po prostu 17 razy z rzędu cały czas wygrywa. Ja cię. No i to jest. Ja nic. Nic nie było o nim słychać. Ja widziałem w telewizji, jak ktoś wygrał w szachy mistrza Polski. Ale Jarka Olecha ciężko. No, nikt się tym nie interesuje, to idzie do przodu, ale... Właśnie teraz tak nawet nie wiedziałem, że to aż tyle takich, wiesz, wyników jest mega, nie? Polska w trójboju jest, myślę, że jedną z najlepszych, jest jedną z najlepszych państw. Na pewno jest w tej czwórce na świecie. Ja cię. Mamy najlepszych, mamy tyle mistrzów, że naprawdę. No. To właśnie jest jedna z tych dyscyplin, co właśnie mamy bardzo dobre wyniki, a mało słychać. Mało pieniędzy, mało wszystkiego. Tak, a nawet te ostatnie porażki, tam polskie drużyny w piłce nożnej, czy tam iść innych dyscyplin, co w telewizji się pojawia. Jeden zawodnik piłki nożnej zarabia przez rok, to trójbój nie dostaje przez cały rok, cały trójbój, cały związek. Myślę, że spokojnie, tyle co Lewandowski, a Lewandowski to nawet nie, bo on to miesięcznie chyba... Co robię na tyle, co pieniądze dostaje na rok. To mega niedocenienie. Tak, no Trójbój jest w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness i Trójboju Siłowego, czyli jesteśmy połączeni z kulturystyką. No i to jest też takie nie najlepsze, ale nie da się tego rozłączyć, tam próbują, z tego co wiem, ale ciężko to rozłączyć. I to w tym ministerstwie jest tak gdzieś na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Tam jest bardzo mało pieniędzy. Teraz jadę na Mistrzostwa Europy, a transport mam w swoim zakresie. Że hotel mam opłacony, startowe wszystko mam opłacone,
ale no, transport w swoim zakresie. Po prostu myślę, że związek by chciał, żeby pojechał jak najwięcej zawodników, ale po prostu nie mają pieniędzy. No to też nie są małe koszty, bo w końcu to jest Litwa. Nawet jak przecież ja jechałem na Finlandię, na Mistrzostwa Świata, które wygrałem, to ja pojechałem na swój koszt. Tylko że po prostu dzięki klubowi Viking Starachowice, dzięki Arkowi Staszewskiemu pomógł mi finansowo i udało się pojechać do Finlandii. Po prostu ja już w ostatnim dniu zgłoszeń finalnych mówiłem, że ja nie jadę, bo to nie ma tyle pieniędzy. Że nie polecę tej Finlandii, czyli bym nie był tym mistrzem świata. Jacie. I to jest takie dosyć przykre. No, mega. Teraz są na przykład Mistrzostwa Świata w Tokio, w wyciskaniu. Ja nawet nie pojechałem na eliminację, bo wiedziałem, że do Tokio pojadą 4 osoby i to będą seniorzy. Wiedziałem, że po prostu nie ma sensu. Odpuszczam wyciskanie i sam trójbałek się zajmuje. No ale no, w Tokio, fajnie było pojechać, ale to jednak są takie koszty, że to nie będzie możliwe. Jest jakaś opcja, żeby jakoś więcej pozyskać tych finansów, czy to od państwa, czy od sponsorów, czy starczyłoby to, żeby trójbój stał się bardziej popularny? Stał się popularny. Myślę, że trójbój w ogóle dąży do tego, żeby był na olimpiadzie. To będzie bardzo ciężkie, bo no, też są te wpadki dopingowe, ale jest tego właśnie kontrola cały czas wszystkich łapie. Wyrzuca tych, zawiesza tych, co są w środkach. Nie mówię, że to są wszyscy, bo to jest mało, ale jednak boją się, bo tak samo z ciężarami jest, że w ciężarach to akurat tam większość jest na dopingu i ich łapią, czy Zieliński, czy tam są takie wpadki. Właśnie, a jak już jesteś... I też, dlatego trójbój, zapomniałem powiedzieć, trójbój nie mógł być na olimpiadzie, bo powinien być kiedyś i już i cały czas powinien być, ale było za dużo sprzętu. Nie było trójboju klasycznego, ten co ja startuję, był tylko sprzętowy i uważali, że za dużo sprzętu na olimpiadę. Ja teraz jak wchodzi ten trójbój klasyczny już od kilku lat, no to wygryza ten trójbój siłowy, sprzętowy i powoli... Czyli już no większa szansa się robi. Tak, na tą olimpiadę. Właśnie. Może doczekam tego. O, no też trzymamy kciuki, mamy nadzieję. Zawsze to fajnie było zobaczyć to w telewizji, a nie na samym live'ie. I właśnie tam dużo tutaj jest takich no jakby wad, dużo takich przeciwności. I wcześniej już dowiedzieliśmy się, dlaczego trójbój, na przykład, a nie piłka nożna, ale jeszcze dlaczego jakby zdecydowałeś się w ogóle to robić, dlaczego w ogóle sport? Bo jakby zmieniłeś piłkę nożną na trójbój, ale dlaczego w ogóle sport? Całe życie, no te do 12 roku życia na kompie spędziłem tyle czasu, że to masakra. Potrafiłem siedzieć 24 godziny spokojnie. Już miałem brzuszek, taki byłem odsunięty w ogóle od świata takiego normalnego. No, też to znam. I były te mistrzostwa Europy w Fields. To mnie tak, zacząłem oglądać mecze, a ja nigdy nie oglądałem meczów. Zacząłem oglądać mecze, zacząłem mnie to rajcować i poszedłem grać na środowisko. W ten sposób. To było takie do sportu pociągnięcie. I wtedy mi się bardzo spodobała ta piłka. Wtedy to było. Tak się to można powiedzieć trochę do życia wyciągnęło, nie? Jak poszedłem pierwszy raz na siłownię, to ja już chciałem piłkę. Tak, no, powiedziałem sobie, że siłka cały czas będzie, bo tak mi się to spodobało bardziej dwa razy niż piłka nożna. Ale wiedziałem, ale no, cały czas piłkę grałem, miałem tam się nie chciałem tego zmienić, że poszedłem raz na siłownię, bo już rzucam piłkę. No tak. W ogóle ciekawe jest też to, że tak jak mówiłeś, że grałeś w gry na komputerze, a sama siłownia jest trochę podobna jakby do gier, bo wiesz, większe ciężary, zwiększa się jakby ten poziom, też w pewien sposób może być podobny. Ale jeszcze tam wracając do tych przepisów i wracając do tych mitów o trójboju, to chciałbym poruszyć temat sterydów. Jakby, bo dużo osób też zarzuca, czy sobie myśli, że albo jesteś na bombie, albo coś tam bierzesz, nie? I teraz chciałbym to wyjaśnić, bo już znam te przepisy, ale chciałbym właśnie, żeby jeszcze inni to usłyszeli i jak to wygląda. Tak, że według całego tego miasta jestem na bombie, że jak znali mnie kiedyś, jak byłem mały i tak dalej, to powiedzieli, że od razu na sterydach i tak dalej. Według mnie, po pierwsze, głupotą jest, bardzo wielką głupotą jest ingerować w gospodarkę hormonalną w tym wieku. Jeżeli ktoś to robi, to jest... No, ja w to się nie wtrącam, tak? To jest na jego odpowiedzialność, ale to jest kompletna głupota. Można sobie tak rozwalić wszystko, że
że później to się doświadczy bardzo mocno w przyszłym życiu. Nie myślał, biorą, nawet niektórzy biorą po prostu to na nie, to co to jest, nie jest sprawdzone. Są na przykład kulturyści, czy tamto, oni mają to z lekarzem nawet uzgodnione, mają spisane cykli i tak dalej. A jak idzie taki i mówi, nie ten, Mietku, czy na testosteronie i idzie gdzieś tam w piwnicy, tak, w szatni, w siłowni. Czy sam robi pewnie. No, a jeżeli chodzi tak, no ja nie mógłbym nawet być, to jest kompletna głupota, ale nie mógłbym być, bo jestem w polskim związku, ale też w IPF-ie, czyli International Powerlifting Federation. Są różne federacje, ale tylko IPF jest sportem, jest uznany za sport, bo inne federacje... przynajmniej w Polsce, Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego jest uznany za sport, jest w ministerstwie. A inne federacje, w których nie ma kontroli antydopingowej, to są po prostu na przykład Mistrzostwa Świata w jakimś Łukowie. No i to są Mistrzostwa Świata? Bo to sposób. Jest żałosne według mnie, no ale niech startują, zazwyczaj tam idą ci, co zostali zawieszeni za doping. Bo tam nie ma i to każdy może zorganizować. Ja też mogę zorganizować, nazwać jakąś federację, nie wiem, Karol Mistrzostwa Świata. Tak. No a właśnie w Polskim Związku czy IPF-ie, w Polsce jest Polada, no i na świecie jest WADA, to są te kontrole dopingowe, te działalności takie. Co? Jest tak, że podpisujemy w Polsce, że możemy być badani. Czy to jest tak, że nie jesteśmy dopingu chyba? Nie wiem, jak jest tam na polski zawód. Po prostu przyjeżdża kontrola i oni biorą kogoś, kogo chcą, pewnie obserwują go długi czas, bo tak zazwyczaj jest. Co? Biorą go, podpisuje się, że może pobierać krew i tak dalej, mocz. Zabierają. Z podium od razu, nie żeby ktoś uciekł. Jak ktoś nie podejdzie na podium, to jest dyskwalifikowany od razu i zabrano mu miejsce. Także musi po prostu stanąć na dekoracji. Zabierają go z dekoracji i od razu do pokoju. Krew, mocz, oczywiście pan stoi przy nim, żeby nic nie żadnego wężyka, czy tak dalej. Wszystko patrzy. A jak jedzie na międzynarodowe zawody, no to podpisuje się weksel. Że jeżeli wpadnie się na dopingu, to płaci się 10 tysięcy złotych kary. To ja tyle nie posiadam. No i to jest chyba główna taka... Robiłem sobie też badania testosteronu, tak żeby sprowadzić. To mam niski w sumie, no taki normalny 15 tamtych jedno, nie wiem jaka to jest jednostka, no ale to jest taki niski. W każdym razie w normie. Bo widziałem niektóre, no dziewczyna taka jedna, to ma 30. Pozdrawiam Zuzi. Ale ona miała problemy, była właśnie w kulturystyce, odwadniała się i tak to jej wyszła ta gospodarka.